Witam w moim kolejnym filmiku. Chciałbym wam pokazać jedną rzecz, której nie pokazałem wam w moich wcześniejszych filmikach, jeśli chodzi o diagnostykę. Do diagnostyki chciałbym zaliczyć również właśnie tutaj jedną rzecz, którą wam pokażę, tak jak zawsze na przykładzie programu WAG.com, która może również ułatwić zlokalizowanie bądź naprawę usterki. Jak zawsze oczywiście komputer, program WAG.com. Wybieramy sterownik, który nas interesuje. Nie wiem, pierwszy z brzegu biorę dla przykładu tutaj silnik. I mamy tutaj taką fajną opcję, dodatkową. Oczywiście zaczynamy diagnostykę od odczytu błędów, tak jak pokazywałem go to wam na innym filmiku, ale mamy tutaj jeszcze dodatkową opcję, która się nazywa Output Test, którą możemy sobie tutaj kliknąć. I tutaj rozpoczynamy test elektrycznych urządzeń, że tak powiem. W tym przypadku właśnie silnika. Będzie to podanie, krótkie podanie plusa na ten element. I dzięki temu będziemy mogli zauważyć, że ta część pracuje bądź nie pracuje, co również oczywiście ułatwi diagnostykę uszkodzonej części. Pokażę wam, jak to wygląda. Klikamy start. I jeśli się tu może na filmiku nie będzie słychać, w tym przypadku pierwszą rzeczą jest zawór EWA, czyli opowietrzenie zbiornika paliwa. I słychać w tym momencie, jak ten zawór pracuje. Klikamy na następne. Mamy tutaj, szczerze mówiąc, zawór, nie wiem od czego, powietrzny. No nie będę tutaj filozofował, bo na tą chwilę po prostu nie wiem, który jest, ale też słyszę, jak pracuje. Następna rzecz, która pracuje, słychać. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Następna. Ach, tutaj akurat wiem, że to nastawniki faz rozrządu. Słyszę, jak klikają. I koniec. Jest to przetestowanie podzespołów silnika, które sterowane są elektrycznie. I dzięki temu możemy, jeśli mamy jakąś usterkę, również sprawdzić, czy coś prawidłowo pracuje, bądź nie pracuje, bo to wszystko będzie słychać. I działa to oczywiście we wszystkich sterownikach. Ja pokażę wam może najbardziej widoczny właśnie jeszcze w liczniku. Tutaj sobie wejdziemy do licznika. A z tego względu chcę pokazać licznik, bo to będzie najbardziej widoczne, bo pozostałe elementy, tak jak skrzynia, silnik, trzeba, że tak powiem, diagnozować na słuch, a tutaj będzie to wszystko wizualnie widoczne. Wybieramy to samo. I ja tutaj teraz może skieruję kamerę na licznik, a na dole będę wszystkie poszczególne elementy klikał. Pierwszy test, chyba wskazówek, tak. Może spojrzeć, wszystkie wskazówki. Ruszamy. Później tutaj wszystkie lampki, jakie są możliwe do zapalenia w liczniku. Oj, tutaj to chyba kontrolka niezapiętych pasów. Tak zwany buzzer, test. Test wyświetlaczy. Tutaj to coś z oświetleniem, ale nie zauważyłem co. No i koniec. No i to by było w sumie na tyle. Chciałem właśnie tylko pokazać, że jest jeszcze taka, że tak powiem, no może nie ukryta opcja, ale może nie każdy o tym wie. A jest też właśnie czasami przydatna w zlokalizowaniu jakiejś usterki. Będzie można trafniej określić, co się zepsuło. Także będę na tym kończył. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Coś wam ciekawego pokazałem. Pozdrawiam i jak zawsze zapraszam do obejrzenia moich innych filmów.